Ja dostałam kawusię od mężusia, już niektóre życzenia, podostawałam prezenty, ale kawka już czeka, a ja jeszcze w łóżku leżę. Dzisiaj z samego rana kawusia już była, tak jak pokazywałam. Tutaj dostałam na urodziny moje pędzle, oczywiście już jakiś czas temu, ale to jest na urodziny prezent od męża. Pędzle w tubie z Eveline Cosmetics, które bardzo, bardzo chciałam. Tutaj jeszcze kartka stoi. Oczywiście tam była zapakowana kasiorka od rodziców. A tutaj dostałam od teścia, teściowej i szwagra, wszystkich razem wziętych, kartę do Sephory. Więc też fajnie, to mój mąż bardzo mocno kombinował. Także jestem zaskoczona. No i dostałam jeszcze również od dziadków też pieniążki. Także naprawdę bogato. Naprawdę bardzo bogato. Będziemy się malować nowymi pędzlami. Dostałam je właśnie na urodziny dzisiaj, bo to dzisiaj. I te pędzelki wyglądają właśnie tak. Ja już wiem, jak one wyglądają, ale ta tuba sama w sobie też jest bardzo fajna, urocza. I będziemy je sobie dzisiaj używać. Też nie mogłam się doczekać. I sobie je będę używać. Będę również używać nowych gąbeczek. To są gąbeczki Boho Beauty. I mi się one już kiedyś sprawdziły, zamówiłam sobie kiedyś taki zestawik. Ta mała jest z taką ściętą końcówką, chociaż wcale taka mała nie jest. Ona jest naprawdę duża, mogłabym ją wyblendować całą buzię, cały makijaż zrobić, tak? Jest niesamowicie mięciusia, to jest tak mięciutkie, ja nie wiem, czy nawet ptasie mleczko wedlowskie jest tak bardzo mięciutkie jak taką. Jest to właśnie na dekolt, dlatego się tutaj troszeczkę Wam zniżę jeszcze delikatnie, jakby zmoczę sobie ten dekolt gąbeczką i nałożę rozświetlacz, który będzie to ta słynny zamiennik Fenty Beauty Diamond Bomb i ja sobie go właśnie użyję na dekolt, żeby Wam pokazać. On jest naprawdę mocno napigmentowany. Nie wiem, czy to będzie tu widać, ale daje takie mocne rozświetlenie. Wiadomo, że jak założymy go więcej go damy na dekolt, to będzie bardziej on widoczny. Ale można oczywiście tylko smyrnąć sobie i będzie on świecił się takimi drobinkami. Lubię sobie też tutaj na ramiona dać delikatnie. I naprawdę to ładnie świeci, chociaż nie wiem, czy to będzie widać w ogóle w kamerze, ale ja tu widzę. Aczkolwiek nadal stwierdzę, że to formuła jest taka jakby lekko żelowa. Jest taki żelek. I się świeci też dosyć ładnie, ale taką drobinką. A teraz chcę Wam pokazać jeszcze raz Diamond Bomb. I tu nie ma o czym mówić, bo to jest... Tego się nie da podrobić. To jest efekt takiego czegoś zimnego, czegoś twardego i tu jest widoczny efekt bardzo mocno. I to jest właśnie Fenty. Tego się nie da podrobić. Po prostu się nie da tego podrobić w żaden sposób. Dlatego ja jeszcze sobie delikatnie smyrnę, bo nie wytrzymam. Zobaczcie na pędzlu, jak to wygląda. To jest właśnie Fenty. To jest zupełnie coś innego, nie? I to na pewno będzie widać daleko. Teraz to wygląda, jakbym szła na Sylwestra, a nie na urodziny swoje własne. No ale mimo wszystko bardzo fajny produkt. Ja to sobie jeszcze trochę rozmyję pędzlem. I
To jest mój look. No i chciałam się tak zaprezentować, jak właśnie wyglądam, ale taka zakrywająca w sumie brzuszek trochę. No ale jednak jeszcze trochę już nie będę mogła już ich ubierać, bo jednak będą za ciasne. Ale ogólnie tak się właśnie prezentuje i makijaż, i ogólnie sukienka. Myślę, że może być. I to wszystko. I tak jestem uszykowana na dzisiejszy dzień. Jeśli jakiegoś gościa tu przyniesie, to po prostu będę przynajmniej wyglądała jak człowiek. No bo jednak w urodziny wolałabym jakoś dobrze wyglądać, niż siedzieć tak w piżamie i jakby miał ktoś przyjść, to tak mi byłoby głupio. Także trochę się wystroiłam. Nie za mocno, ale jednak trochę. Tylko właśnie żałuję, że nie widać tego na kamerze. Brokatu, który tutaj jest, ten rozświetlacz, bo dam i ten. I chciałam wam pokazać jeszcze ten Fenty i tak po prostu wszystko się przykleiło. I wyglądam trochę jak choinka. No, ale trudno. A jeszcze a propos biżuterii, jaką mam. Mam na sobie tutaj łańcuszek. Dostałam od męża w tamtym roku na urodziny. Zdaje się chyba w tamtym roku. Lub dwa lata temu, nie mam pojęcia, już jakiś czas temu. Bransoletka, jaka jest tutaj, to jest Swarovski, dostałam od mojej teściowej na urodziny, to na pewno dwa lata temu, bo w tamtym roku niestety, ale ta noga mi tam dawała popalić. A kolczyki już stare, czarne takie ze świecidełkami, kupione chyba w New Yorkerze, tak mi się wydaje, ale to już bardzo, bardzo dawno. I tylko używam na jakieś tam czasami okazje. Mam jeszcze biżuterię od rodziców. Mam biżuterię, którą też sobie gdzieś tam sama kupiłam, ale to są na inne jakieś takie wyjścia, więc na jakieś wyjątkowe, po prostu co mi pasuje, to sobie ubieram. Po prostu używam jak mi pasuje. Słuchajcie, co dostałam. Dostałam jeszcze, Magda była, dostałam czekoladki Carmelo, bardzo dobra firma, więc naprawdę mega się postarała. Dostałam również taki zestaw kolczyków, ja zaraz je chyba rozpakuję i pokażę. W każdym razie tu są kotki, wzory kocie, bardzo chciałam, to jest zestaw z Avonu. Zaraz wam pokażę, spróbuję rozpakować. O, nie jest tak łatwo, jedną ręką, ale zobaczcie. Mam tu takie kociaczki przeróżne. Bardzo mi się to podoba, bardzo chciałam. Myślałam nad nimi, żeby sobie kupić, ale dostałam w prezencie, więc to jest mega. I dostałam jeszcze od niej takiego cuksa. I tak szukałam, jaki to jest zapach. To jest cranberry, fritz, jakaś kula do kąpieli. Dosyć przyjemnie pachnie, zobaczymy, czy będzie w porządku. I zaraz wam pokażę, co jeszcze dostałam. Tutaj już wylądował ten płyn, ponieważ ja płyny z Avonu do kąpieli bardzo lubię, tylko zależy właśnie, jaki to jest zapach. I na przykład ten zapach mi bardzo podpasował. To jest jakaś malinka narysowana, więc myślę, że będzie bardzo, bardzo fajnie. Już wąchałam, więc jest ok. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. I przyniosła tu jeszcze takie ciasto, które zapamiętała, że ja je lubię, bo kiedyś przyniosła mi kawałek do pracy i mi bardzo posmakowało. To jest ciasto, chyba nazywa się czeskie, o ile się nie mylę. Jest takie trochę miodowe, mam wrażenie. I ta polewa czekoladowa, taka kakaowa właściwie, bardzo smaczna, bardzo fajna taka polewa. I jesteśmy objedzeni, ale jest tak pyszne wszystko. Sałatkę zrobiłam ja, rybkę tata robił z mamą, nie wiem jak się tam podzielili, ale robili. I ogólnie i mamy taki chlebek fajny, żurawinowy, mama zrobiła i robi go co roku, jest przepyszny. I wędlinki i w ogóle dużo, dużo rzeczy w ogóle. I my nie jesteśmy w stanie tego zjeść, ale co chwilę oczywiście podchodzimy sobie, dziubiemy coś. A mąż sobie właśnie teraz odpalił chipsy, więc a co tam, można, święta są, można wszystko jeść, co się ma ochotę. Prawda, mąż? Oczywiście. Czekaj, pokażę cię. Pokażę. Jakie chipsy jesz? Nie wiem, cebulkowe. Ale Pringlesy, nie? No. Cebulkowe. Cebulkowe ze śmietaną. A ja sobie kupiłam... Przyjechałem. Ja sobie kupiłam o smaku octu i soli i też są bardzo dobre.